Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. No i dzisiaj robimy już, realizujemy tą formułę, o której mówiłem pod ostatnim odcineczkiem, więc będą odcinki bardziej na temat, bardziej z przechodzeniem Minecrafta, żebym w końcu go kiedyś przeszedł. Ale nie zanudzając, tak jeszcze słowem wstępu, postawcie łapkę w górę i suba, jeśli jeszcze nie zostawiliście, a my lecimy z odcineczkiem. Wiecie co, ja bym im tutaj rzucił złoto, zobaczę, który przyjdzie pierwszy. Mam 1,5 staka złota i chcę zdobyć tak naprawdę tylko i wyłącznie nedery oczy kresu. Dostaliśmy 3 teraz, enderperły znaczy, enderperły co jak dam. Jak dacie więcej mi enderperełek, to będę wam dawał więcej. Już 6 enderperełek mamy. Chciałbym, żebym był zadowolony, to chciałbym 15, koło 15-16, żeby mieć kilka na dotarcie do kilka na dotarcie i żeby trochę mi jeszcze ich zostało na portal. Zobaczymy, czy oni dadzą mi coś fajnego. No na razie najfajniejszą rzeczą są te Spectral Arrowy, chociaż nadal nie jestem pewien, co one robią. Nie jestem stuprocentowo pewien, może w ten sposób. Buty mam Soul Speed 3, czyli takie jak poprzednio miałem. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcineczka i nie wiecie, o co chodzi, to obczajcie, link macie w karcie. Do całej serii w sumie. Dostaliśmy! Ile? 9. Dałem im dopiero... pół staka. I mam 9 enderperełek. Nie bijcie się, dla każdego starczy. A mi dadzą jeszcze troszeczkę. Na razie mam nadal 9. Mam Splash Potion of Fire Resistance. Macie wszyscy, nie bijcie się. Co my tutaj... Co ja mam... Wam mogę w sumie... powiedzieć. Fajnie, że się szkoła zaczęła dla mnie trochę, bo mogę sprawdzić tak naprawdę, ile mam tak naprawdę teraz wolnego czasu na nagrywanie. W czasie wakacji nie byłem tego pewien, więc to jest plus. No i plusem też jest to, że nie siedzę teraz tylko bezczynnie przed komputerem. Tylko... więc to dla mnie jest jakiś tam plus, że się ta szkoła zaczęła, no i... Plusem jest też to, że byłem na 5-dniowej, co pewnie wiecie. Enderperełek nadal 9 mamy. No i co, oddaję im teraz cały stak złota. 2 staki złota im dałem. Mamy 13! Mamy 13, to wiecie co? Ja bym się zabił w sumie, bo mam keep inventory true dane, więc... Jeżeli bym się zabił, nie mam nic teraz przeciwko temu, żeby zginąć. I wiecie co? Spróbujemy znaleźć twierdzę. No jak pewnie wiecie, czy pewnie się domyślacie, nie odbędzie się bez drobnego cheatowania. I to nie dlatego, że jestem nieuczciwy, tylko dlatego, że nie chce mi się tak naprawdę szukać teraz, łazić i szukać twierdzy. To czy myśmy gdzieś dali? Nie wiem. Co my tu mamy w ogóle za enchanty? 13 tych. Więc bym się po prostu postarał najlepiej, jak tylko jestem w stanie komendami znaleźć bastion. Bo tak naprawdę czy bastion, netherite'ową twierdzę, bo netherite to
Netherową. Za dużo tych nazw na N w Minecrafcie. No i teraz problemem jest znalezienie tego. W ogóle mam jedną mapkę Unfair, którą jeszcze nie przeszedłem do końca, nie obgrałem jej. Zastanawiam się, czy chcielibyście zobaczyć na odcinku, jak będę ją obgrywał. Jeśli tak, to dawajcie znać. Piszcie w komentarzach. Kurde, mam te Spectral Arrow, tylko co one robią? Tak z ciekawości totalnie. Weźmiemy sobie tom i łuk, kuszę, cokolwiek, żebym mógł po prostu strzelić i zobaczyć, co robią te Spectral Arrowy. Łuk, kusza, cokolwiek. Mamy, nie mamy. Nie tutaj. Aj. Wiecie co? Właśnie miałem więcej kurczaków, tylko je wybiłem. I to nie z podłości, tylko dlatego, że nie chciałem już tak naprawdę mieć tylu, no. Tutaj chodzi mi o to, że one mi przeszkadzały, jak otwierałem i zamykałem drzwi. No i te jajka, też miałem ich trochę jednak za dużo. Gdzieś tutaj mieliśmy, kusza. Tylko trzeba jakiś dobry cel znaleźć. Bo powiem wam szczerze, nigdy nie testowałem tych... z efektami. Strzał, więc nie wiem, co dany efekt może robić, może powodować. Zawsze jestem jakoś przekonany, że... Wiem, że tam było chyba szały do negatywnej, były też z jakimiś pozytywnymi efektami. I z neutralnym, jak właśnie chyba to, bo... Przecież nie jestem pewien, czy to jest to, co ja myślę. No, spektral to jest, że trochę taki spektator dla zwierząt, więc wiecie co? Za dużo to mi to nie daje. Jakby. Jedynie to, że jakbym chciał znaleźć zwierzę i bym nie widział, no to mi będzie pomagać, ale... Czy to jest pomoc jakakolwiek, no? Taka na zasadzie pokażę ci, ale samemu i tak musisz dobić, więc nie są to jakieś mega koks. Nie wiadomo jak dobre. No i co? No i wiem, że trochę będzie tutaj teraz cheatowania, bo po prostu wiem, że to jest... Teraz, no, nie poradziłbym sobie, tak ta twierdza netherowa, ona może być wszędzie. I z racji tego, że ja wiem, że ja bym sobie po prostu nie poradził, to sobie pomożemy. Bo tak naprawdę przejście Minecrafta, jakby znalezienie tej twierdzy jest najtrudniejsze, bo nether jest duży, jeszcze doszły te nowe biomy. Gdyby tych nowych biomów nie było, byłoby o tyle prościej, że... Gdyby tych nowych biomów nie było, było tyle prościej, że widzimy, że wiemy, że jest jeden biom i to by nam tyle ułatwiało, że tak naprawdę teraz jak natrafimy na zły biom, to trzeba przejść przez cały biom. Plusem tego jest to, że wiemy, że jesteśmy na złym biomie, więc są plusy, są minusy. Wiecie co? Niestety. Nie Nether Fossil. To się nazywa Bastion? Czekaj, bo ja serio teraz mam Ruin Portal Pillager Nether Fossil. Nie, Nether Fossil to nie, na pewno. End City Bastion. No i teraz tak naprawdę raz, jedyny raz w tej serii będę cheatował. Game Mode Creative. Nie chcę cheatować, nie lubię cheatować,
ale wiem, że to jest jedyna tak naprawdę możliwość, żebym zdołał no przejść Minecrafta. No nie, jakby nie oszukujmy się. Ale nie, ja nie chcę tego, ja. Co? Poczekajcie, nie, myśmy tu byli. No nie, ja chcę netherowa twierdza. Nie mówcie, że nie ma. Locate. Bastion nie. End City. Fort. Patrz, to jest Fortress. Zobaczymy. Zrespiło mnie w totalnie dziwnym miejscu. Nie wiem, czy powinienem kopać się do góry, czy do dołu. Czyli Fortes. Więc wiecie co? No troszeczkę poczytowaliśmy, no. Ale jakby... Nie chciałem was oszukiwać, że dostanę się tutaj, abym się tutaj nie dostał. Tak? Po drugie... Ja wiem, żebym się tutaj nie dostał. Ja wiem, żebym tego miejsca nie znalazł po prostu. Bo nie znając koordynatów, tak naprawdę mógłbym chodzić po całym netherze. Tak i by mi to dużo czasu zajęło, więc ja szukałem formy, która zajęłaby mi możliwie najmniej czasu. Czekajcie. Zajęłaby mi możliwie najmniej czasu i tak, żebym miał szansę jednak kiedyś przejść tego Minecrafta. Wiecie co, damy sobie game moda Survival. Bo tak jak mówiłem, strasznie nie lubię cheatować. W sensie wiem, że to psuje grę jakby. Nawet jeżeli nie sobie, to innym. W tym przypadku wam widzą. Strasznie mało jedzenia. I mogę się założyć, że jedzenia więcej nie wziąłem. Klasyka. No tak, ja mam też ograniczony trochę czas jakby nagrywania, bo przekopiowałem tamte filmy, ale to nie, ale mam teraz nagranych obecnie na dysku tam systemowym. Jednak trochę filmów mam nadal nagranych, więc... My mamy tego speeda, tak? Poczekajcie. Nie to, ajajaj. Da się to jakoś zamknąć? Nie mam... Nieważne. Mamy chyba tego speedboosta. Ja bym wykopał sobie te brodawki netherowe. Netherowe, no. I bym sobie wziął do siebie. Nie, czemu, za co? Tu są te! Nie! Nie gadaj! I myślałem, że bym musiał całą twierdzę przeszukać. Kurde! Co się stało? Mamy. A no, netherowe brodawki jeszcze by się przydały, ale siodło, czy ja wiem, to gdzieś był jeszcze jeden. One są do góry? No easy. Ile? Dwie dopiero? Taki żart, czy co? Mało śmieszny. Jeżeli z każdego, to ja muszę zabić co najmniej. O, mamy dwa Golden Swordy. Jeżeli tak, to ja muszę zabić co najmniej 17 Blaze'ów. Kurde. Głupio. Jak źle. Ja nie mogę. Totalnie miałem nadzieję już, że znalazłem te dwa blazy, że one tutaj będą miały już swój spawner, albo że dadzą trochę więcej jednak tego. Tych
Jak to się nazywa? Blaze Roadów, ale... Nadzieja matką głupich, jak to mawiają. I wiecie co? Tutaj się chyba kończy wszystko, czym mogę. Tak naprawdę... Co tak naprawdę mogę zrobić, bo jakby wiem, że Blaze tutaj... One gdzieś mają swój spawner. Ja bym chciał go poszukać, ale no jakby trochę czasu mi się już kończy, więc miejsce na dysku, więc w kolejnym odcineczku zawalczymy sobie z Blaze'ami i spróbujemy tak naprawdę już tak doszczętnie rozbić tego Minecrafta, żeby na kolejny odcinek stało nam poszukiwanie twierdzy i poszukiwanie tam tego portalu do Endu i żeby nam zostało tylko i wyłącznie to, bo na pewno sprawi to, że będę miał więcej czasu na wtedy sobie na ubawienie się samym Minecraftem, już nie tyle przechodzenie, aczkolwiek wiecie co? Spróbujemy przejść dalej Minecrafta, ale nie od razu. Nie od razu i to z tego powodu, że po prostu ja mam też jakby... Ja wiem, że to jest jedyna rzecz, na której się obecnie koncentruję, więc jeżeli bym skończył przechodzić Minecrafta, to jakby no... Nie miałbym tak naprawdę poza budowaniem co robić, a nie chcę, żeby do tego doszło. No w każdym razie to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i suba, a ja będę dla was montował dzisiejszy odcinek w ogóle. Albo i nie. Nie wiem, czy sobie poradzę z tymi Blaze'ami, bo ja jednak w PvP jestem słaby. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek Bedwarsy, to wiecie to. Nie, gdzie? Aha, nie, nie. Weź się zgaś. Weź się zgaś. Dobra, wiecie co? Dokończymy to w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć.